10 ciekawostek o horrorach. 10. To. Lada moment pojawi się nowa wersja filmu To. Produkcja przedstawia historię dzieci z małego miasteczka, które terroryzuje tajemnicza postać. W klasycznej wersji filmu z 1990 roku upiór posiadał sterczące czerwone włosy. Nie jest to peruka, lecz prawdziwe włosy Tima Carego, który wcielił się w postać klauna. Boicie się klaunów? Dajcie znać w komentarzach. 9. Koszmar z ulicy Wiązów. Słynna ulica Wiązów wcale nie jest przypadkowa. W 1963 roku doszło do morderstwa prezydenta Johna Kennedy'ego. Kiedy mężczyzna przejeżdżał przez Dallas, został postrzelony. Miało to miejsce, kiedy ten przebywał właśnie na ulicy Wiązów. Czy taka zabawa tym morderstwem jest w pełni etyczna? Piszcie w komentarzach. 8. Halloween. Ten horror był produkcją niskobudżetową. W celu uzyskania maski udano się do sklepu, a tam poproszono o najtańszy produkt. Była nim plastikowa twarz kapitana Creeka. Formę pomalowano na biało, a następnie przekazano mordercy. 7. Blair Witch Project. Jeden z najsłynniejszych filmów niskobudżetowych nakręcono w 8 dni, a zmontowano zaś w 8 miesięcy. Ponadto budżet, jaki przeznaczono na film, wynosił 22 tysiące dolarów. Kwota, jaką zarobiono, to 240 milionów dolarów. Przyczyną sukcesu bez wątpienia była promocja filmu, który rozpowszechniany był jako zapis prawdziwych wydarzeń. Przestraszyła Was amatorska produkcja? Czekam na Wasze opinie w komentarzach. 6. Krzyk. Filmowy morderca pierwotnie miał wyglądać zupełnie inaczej. Strój miał być biały i przypominać ducha. Finalnie okazało się jednak, że psychopata nie wyglądał jak upiór, ale jak członek Ku Klux Klanu. Wtedy postanowiono zmienić kostium na czarny. 5. Oszukać przeznaczenie. Przed startem samolotu młody mężczyzna doświadcza wizji, w której giną wszyscy pasażerowie. Przeczucie powoduje, że chce ich ostrzec, lecz zostaje usunięty z pokładu. Wszyscy, którzy przeżyli, giną w niewyjaśnionych okolicznościach. Scenariusz jak z Archiwum X, prawda? Otóż film powstał właśnie na bazie odrzuconego scenariusza jednego z odcinków. 4. Milczenie owiec. Do roli Hannibala Lectera przymierzany był Jack Nicholson. Trzeba przyznać, że byłoby to ciekawe widowisko. Ponadto warto wspomnieć o charakterystycznych poczwarkach. Zostały one zbudowane z cukierków i gumy do żucia. 3. Cmentarz dla zwierząt. Zwierzęta niejednokrotnie odgrywały ważne role w filmach. W jednej z produkcji opartej na scenariuszu Stephena Kinga pojawia się czarny, przerażający kot. Grało go aż 7 różnych zwierząt, a każde z nich potrafiło inną sztuczkę. 2. Piła. Pierwsza część bardzo odróżnia się od pozostałych epizodów serii. Jest mniej brutalna, a dużo bardziej psychologiczna. Kręcono ją zaledwie 18 dni i pierwotnie wydano jedynie na VHS. Kiedy okazało się, że produkcja zyskuje popularność, zdecydowano na premierę kinową, co jak dziś wiemy, było strzałem w dziesiątkę. 1. Laleczka Chucky. Słynna demoniczna laleczka nosi nazwisko Chucky Charles Lee Ray. Zabawkowy psychopata został ochrzczony na cześć 3 seryjnych morderców: Charlesa Masona, Lee Oswalda i Jamesa Raya. Co myślicie o tego typu zabiegach? Są one według Was odpowiednie? Dzięki za obejrzenie do końca, zostawcie koniecznie łapkę w górę i subskrypcję oraz zobaczcie poprzedni odcinek o aktorach, którzy zmarli na planie filmowym. Cześć!